Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk i dzisiaj chciałbym przedstawić newsy dotyczące FIFA 16 Ultimate Team. Wczoraj wyszło sporo newsów dotyczących rynku FIFA 16, webapu. To wszystko zaraz Wam przedstawię. No i zaczynamy od najważniejszego, czyli od webapu. WebUp wraca do nas, rynek transferowy wraca, co najważniejsze na WebUp, bo wcześniej wyłączyli możliwość wymieniania się na stronie, teraz to wszystko wraca, wraca też na telefon, no i też ludzie, którzy grali w FIFA 15, ale nawet nie macie FIFA 16 kupionej, będziecie mogli na WebUpie wejść, otworzyć darmowe paczki od EA, stworzyć swój własny skład i wymieniać się już na początku FIFA. Pamiętajcie, że tyczy się to graczy, którzy mieli FIFA 15, odpalili ją i grali w nią. Nie dotyczy to ludzi, którzy dopiero co kupili FIFA 16, a w poprzednią w 15 nie grali. To tłumaczę co roku, bo sporo jest takich pytań. Także jeżeli graliście w 15 i jeszcze nie macie kupionej 16, możecie 17, podobno 17, wejść na weba. Link prawdopodobnie zmieszczę na dole, jeżeli nie, to napiszcie w komentarzach, przypomnijcie się, to wtedy Wam dam ten link. Wystarczy wpisać FIFA 16 web app na Google i na pewno Wam któryś tam link wyskoczy. No i na tym web appie będziecie mogli robić wszystko, aby ten skład na początku FIFA Wasz wyglądał jak najlepiej się tylko da. Także pamiętajcie o tym, web app podobno 17, ostatnio mu zrobili tak, że niby miał być 16 w tamtym roku, a był dzień albo nawet dwa dni wcześniej, żeby wszyscy ludzie naraz po prostu nie wbili. Oni specjalnie jeszcze godziny nie podają, więc też Wam nie podam. Oni specjalnie to robią, żeby po prostu mnóstwo ludzi nie wbiło się naraz i serwery im nie padły od razu. Także wstrzymajcie się do 17, czyli za dwa dni już będziecie mogli rozpocząć swoją przygodę z FIFA 16. No i mam nadzieję, że webapp będzie trwał cały czas, bo fajnie nieraz na telefonie sobie wejść, powymieniać się, gdzieś sprawdzić, może uda się kogoś kupić tanio. Wszystko właśnie na webappie jest robione. No i cóż, miejcie z tego fun. Następnym tematem jest powiększenie szerokości widełek cenowych. Widełki cenowe zostają, to zostało już potwierdzone dawno temu, ale podobno teraz będzie można łatwiej sprzedać i kupić końsy. Ogólnie walczą z tym gliczowaniem końsów i tak dalej, żeby sprzedawać ich jak najmniej, ale teraz powiększają te widełki cenowe, czyli po prostu chcą zrobić tak, aby jak najwięcej zawodników było na rynku, no i przez to powiększają te widełki, ale one nadal zostają. Jakie będą dla poszczególnych graczy, tego nie wiadomo, dowiemy się tego prawdopodobnie za dwa dni, no ale na ekranie macie właśnie takiego screena, że z czasem, kiedy FIFA będzie, wiecie, coraz głębiej i głębiej i będą wiedzieli, czy ludzie gliczują końsy, czy nie, ile jest ich na markecie, będą powiększali te widełki do coraz większych i większych. Także no to jest plus, bo wiadomo, że nieraz szukacie kogoś, a go nie ma, bo na przykład cena widełek jest nieadekwatna do tego, ile ten gracz tak naprawdę jest warty. Także teraz to powiększają, fajnie, dobrze i mam nadzieję, że to w dobrym kierunku pójdzie i gdzieś tam właśnie będzie to rozszerzane w dobrym kierunku. No i teraz przechodzimy do ostatniej części dzisiejszego filmiku, czyli rynków transferowych na odpowiednich konsolach. W poprzedniej FIFA było tak, że rynek transferowy FIFA na PlayStation 3 i PlayStation 4 był ten sam, czyli gracze między PlayStation 3 a PlayStation 4 mogli się wymieniać. W tym roku wszystko jest rozdzielone. Oddzielnie jest Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 i PlayStation 4. Co to oznacza? No to oznacza, że pewnie rynek na PlayStation 3 i Xboxie 360 będzie bardzo, bardzo mały, bo pewnie większość graczy gra na Xbox One i PlayStation 4, ale to też oznacza, że gracze prawdopodobnie na PlayStation 4 będą teraz tani. Tak samo jak to było na Xboxie One i ogólnie na Xboxie. Tam gracze byli tańsi niż na PlayStation, no i to może oznaczać dobre zmiany właśnie, jeżeli chodzi o ceny graczy. Jak to wpłynie, jeszcze nie wiadomo. Oczywiście można przetransferować FIFA pointsy, nie końsy. Nic się nie przenosi, ani końsy, ani gracze.
grze, ale jeżeli macie FIFA Pointsy, bo wam zostały, możecie przenieść z Xboxa 360 na Xbox One i z PlayStation 3 na PlayStation 4 lub z FIFA 15 do FIFA 16. Jak to działa, nie wiem dokładnie, nie zagłębiałem się w to nigdy, bo zawsze na początku FIFA kupuję te FIFA Pointsy nowej, więc nie transferuję ich, ale jeżeli macie takowe, możecie to zrobić, na pewno gdzieś tam ktoś wam pomoże, ale albo gdzieś to jest opisane, albo jest to tak banalnie proste, że nie trzeba tego opisywać. Także cóż, Web Up już niedługo, fajnie, zaczyna się za 2 dni zabawa z nową FIFą. Do tego szersze widełki cenowe jak najbardziej na plus. No i to ostatnie rozdzielenie marketów też uważam, że to na plus, bo podobno właśnie dzięki temu będzie mniej właśnie hakowania jakieś, wiecie, no wszystko na plus. I jej to usprawnia, ja jestem zadowolony. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na grę. Zmiany są jak najbardziej ciekawe. No i dla zwykłych graczy, czyli dla was, powinny być bardzo zadowalające. Także to było na tyle. Jeżeli podobał ci się ten filmik informacyjny, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz, kliknij subskrybuj, bo zaraz pojawią się materiały z FIFA 16. Jakieś może metody płatności? Nie, metody wymieniania zawodników nowe. Wszystko przed nami, wszystko już się zaczyna. Hype is real. Niecałe 10 dni zostało do nowej FIFA, no i 2 dni do Web Upu. To było na tyle, trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej!